Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jesteśmy na Przężycie. Jest 17 marca. Powoli rusza wiosna, jest w miarę ciepło. A dzisiaj siejemy wiosenną dawkę startową azotu na oziminy. Także Przężyto Rotondo, tak jak można zauważyć, jest w dobrej kondycji po zimie, nie najgorszej. Troszkę gdzieś może podmarzło, troszkę gdzieś azotu może zbrakło. Tutaj już jak widzimy, niektóre chwasty już wychodzą, bo na jesień nie było pryskane, więc już niedługo i trzeba będzie już tutaj ruszyć. A na razie lecimy z pierwszą dawką azotu. Także dzisiaj siejemy saletrę amonową zmieszaną z saletrosanem w ilości 0,5 na 0,5. Całkowita dawka 200 kg. Myślę, że w takiej dawce się w tylu kilogramach się zamknie nawożenie. A jak nie, to jeszcze mam w planie drugą dawkę sypnąć. To jest około 100 kg saletry będzie. Teraz sypiemy 200 kg. Myślę, że to jest dobra dawka, już jest dobry termin. Już rośliny powoli ruszają. Także taki sprzęt dzisiaj, który już znacie. Więc bez zbędnego przedłużania zakładam kamerę i jedziemy. Teraz hydraulikę i teraz trzeba tu zabezpieczyć i można dalej ruszać.